Hej, witam Was serdecznie. Długo czasu mnie nie było, no ale jakoś tak ten czas płynie. Robimy tutaj kampelka, kończymy. Zaraz tutaj Wam pokażę. Jak widzicie, taka zasłona z folii. Wchodzimy do środka. O, zobaczcie, jak kamper wygląda w środku. Jest cały zasłonięty. Papiery. Oddalić troszeczkę. Jest zerwana tapeta. I w tym roku były plany na położenie kolejnej tapety. Tutaj wszystko jest zasłonięte, żeby ten syf nie szedł na pozostałe rzeczy. No ale przy zerwaniu tapety okazało się, że tutaj pleś wyszła. Już w tej chwili to jest popryskane, wyskrobane, wyszlifowane. No chyba ze sklejki jednak się nie da tego całkiem usunąć. Może Wy coś doradzicie jeszcze przed malowaniem. Co zrobić? Powiem tak, w sumie nie wiem, czy nie przerwało, co do tej pory zostało zrobione z tą pleśnią. Zeskrobane, popryskane płynem przeciwpleśni. Został też wykorzystana gorąca woda. Została też wykorzystane acze, które wybiela. No ale plamy nie zeszły, widocznie te plamy zostaną, bo sklejka była lekko zabezpieczona przed położeniem tapety takim lakierem transparentnym. Więc w tej chwili powiem tak, że planuję pomalować ten sufit. Tym razem nie będę już kładła tapety, bo widocznie tam się zbierało od kuchni, jak się gotuje, bo tutaj w tej części zobaczcie takiej, nie wiem, czy dobrze to widać, nie, chyba świeciło, odwrócę kamerkę. Tutaj w tej części, jak widzicie, nie ma w ogóle żadnych plam, jedynie w tym roku też była pleś z tamtej strony, ale to w innym filmiku Wam pokażę. Też zostało wszystko zlikwidowane, więc w tej chwili, jak widać, kurz wszędzie jest, to się jest szlifowane. O, zaraz muszę ciągle nowe taśmy przyklejać, bo się odklejają. Więc jeszcze będzie to szlifowane, pomalowane na biało, pomalowane później lakierem transparentnym, tak żeby zabezpieczyć tutaj przed tą wilgocią, czyli jak będę gotować i będzie, o, paloch mój jak zwykle, wilgoć, to sobie po prostu będę ten sufit wycierać. Napiszcie w komentarzach. Może macie ciekawsze sposoby, które jeszcze zlikwidują tą pleś, bo będę starała się jakoś ją jeszcze usunąć. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jeszcze mamy 2 dni na usuwanie tej pleśni. Więc czekajcie cierpliwie, filmiki będą, ale naprawdę dużo, dużo się dzieje. I nie mam czasu na filmowanie, montowanie. A jeszcze sprzęt mnie też zawiódł, ale to wszystko będzie w filmikach.